A więc ja, kiedy odchodziłam z tego etatu, dosłownie rok pracowałam i wtedy złożyłam wypowiedzenie. Ja i tak miałam lęk. Ja sama się dziwiłam. Wie, przed czym ty masz lęk? Przecież zarabiasz 1000, tam chyba 500 czy 1600 zł. Więc to było niesamowite. Ale czułaś w tej pracy etatowej właśnie mobbing, brak godności, że tą pracę, którą wykonywałaś... Nie, takich rzeczy nie czułam, bo miałam bardzo, bardzo fajnego miałam szefa. Ja pracowałam w Gazecie Wyborczej w dziale promocji, a więc miałam fajne otoczenie z super kreatywnych ludzi, bo też dziennikarzy. Tak, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o to, to jak najbardziej. Natomiast ja chciałam robić też inne rzeczy. Nie wszystko pracując w korporacji, bo Agora, czyli Gazeta Wyborcza jest korporacją, nie wszystko można było robić. Były pewne schematy, że to robimy w ten, a nie inny sposób. Wtedy wchodził już Facebook na bardzo dużą skalę, więc ja mówię, zróbmy to tak, prawda, wymyślmy taką kampanię. Ludzie w internecie oczekują innych rzeczy niż kiedy czytają gazetę. I ja wtedy się pierwszy raz zderzałam z tym, że mi czegoś nie wolno było zrobić. Aha. Co ja uważałam, że jest konieczne. Tak. A po to zatrudniamy pracowników i najczęściej powinniśmy zatrudniać mądrzejszych od siebie. Dokładnie. Żeby po prostu firma się rozwijała, prawda? No, mądry szef dokładnie to powinien robić, natomiast nie zawsze jest na to jakaś tam przestrzeń. No i tam mi tego zabrakło. Więc jeden z takich właśnie gdańskich przedsiębiorców zgłosił się wtedy do mnie i się zapytał, czy chciałabym się zająć marketingiem dla jego firmy. No więc ja mówię, oczywiście, że tak, więc zanim założyłam swoją firmę, pracowałam na takiej umowie zlecenie już robiąc marketing zewnętrzny dla jakiejś firmy. No i odcięłam pępowinę, wiązało się z tym bardzo dużo emocji. Ja wiem, że każdy, kto gdzieś tam pracuje na etacie, ja pracowałam tylko rok. A co ma powiedzieć osoba, która pracuje 10 lat, 15 lat? A są takie osoby, które pracują bardzo długo w korporacjach i cały czas gdzieś tam mają to niespełnione marzenie swojego biznesu, nie? Więc ja tak mówię, warto podążać za tym swoim marzeniem, bo nawet jak tam jest strach na początku, to jak się ten strach przejdzie, zresztą sam też wiesz, bo swoje firmy rozwijasz fantastycznie, to nie jest tak, że nie masz obaw, tylko ty po prostu działasz pomimo tego. Pomimo strachu. Pomimo strachu i to jest najważniejsze. No, strach jest naturalny, prawda? I teraz mamy w sobie dwie emocje tylko, strach i miłość. Tak. I w zależności, którą emocję karmisz bardziej, prawda? Tak. Tą szalę przeważy. Dokładnie. Także ja wtedy założyłam swoją firmę. Na początku ci klienci przychodzili z polecenia. Byłam firmą jednoosobową. Na samym początku, pierwsze pół roku pracowałam z domu. Po tym czasie zdecydowałam się na biuro, więc wynajęłam w Gdańsku biuro. Wtedy w najwyższym biurowcu w Gdańsku z pięknym widokiem na Starówkę. Się zawsze śmiałam. Bardzo ambitnie. Tak, że nawet jak miałam bardzo mało, to ja i tak sięgałam po to najlepsze, co mogłam. Bo to moje biuro miało chyba 8 metrów kwadratowych. No to wyobraź sobie. Super. No, bardzo malutkie. Ale komputery się mieści. Ale oczywiście tam 3-4 osoby czasami pracowały później. Ale jak ja tam wchodziłam, to ja miałam widok z 16 piętra na Starówkę Gdańską. I to mnie po prostu cieszyło. Więc... Właśnie, to więc taka też lekcja, że nawet jak mamy bardzo mało, to sięgajmy po tą najlepszą jakość, którą możemy mieć. Bo jak zasmakujesz tego, że jedziesz na najwyższe piętro, że masz piękny widok, którym możesz się cieszyć, to później tymi małymi kroczkami po prostu chcesz dalej po to sięgać.